Dzień dobry, Szczęść Boże. Pozdrawiamy z Mirkiem z fajnej miejscówki w Koszalinie, kawa z duszą. Ja muszę powiedzieć to. Ostatnio było espresso, a dzisiaj są kawy americano. Bardzo dobra kawa americano w Koszalinie. Praktycznie chyba jak na razie najlepsza i wcale nie kadzę. Co najlepszą lubię ja sam. Tak, to sobie tutaj kadzę. Ale bardzo dobra kawa americano. To dla tych, którzy w Wielkiej Poście rezygnują z kawy. Pozdrawiam. Słuchajcie, drugie nasze spotkanie ze Słowem Bożym. Cieszę się, że oglądacie. Cieszę się za pozytywne gdzieś tam odzewy. Cieszę się za hejty, które także już lecą. A, obiecałem, że nie będzie machania rękami. Dobra, postaram się. Słuchajcie, druga niedziela Wielkiego Postu przed nami. Znaczy przed nami na pewno, bo to nagrywamy teraz. W niedzielę pójdziemy do kościoła i co usłyszymy? Ewangelia Świętego Marka, 9 rozdział. 6 dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich samych osobno na wysoką górę. Tam zmienił się wobec nich. Jego odzienie stało się błyszczące i tak białe, jak żaden na ziemi wytwórca płótna wybielić nie potrafi. Ukazał się im Eliasz i Mojżesz, rozmawiający z Jezusem. Piotr, odzywając się, rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że my tu jesteśmy i możemy tu postawić 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Bo on nawet nie wiedział, z czym ma się odezwać, gdyż byli przerażeni. Wtedy pojawił się obłok, który ich zasłonił. Z obłoku rozległ się głos: To jest mój Syn umiłowany, słuchajcie Go. I nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo już nie widzieli, z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, aż dopiero wtedy, gdy Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaka mnie uderza w tym fragmencie, to jakie ciśnienie musieli mieć apostołowie. Już tłumaczę. Marek napisał tak: kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nie mówili nic o tym, tak? W 10 wersie mamy: zachowali więc tę rzecz dla siebie, zastanawiali się jednak, co to znaczy zmartwychwstanie. Kumacie, jakie ciśnienie? Przez 3 lata do zmartwychwstania Jezusa chodzili i myśleli, co to znaczy zmartwychwstać. No bo i to zajarzyli dopiero po Wielkiej Nocy. Nie wiem, do czego to przyrównać. Może to spłyca, ma w tym cel. Pamiętacie taką chwilę, kiedy macie coś tam, wyraz na końcu języka, sobie przypominacie, tak? Jak to było? Wiecie, myślicie, przypomnieć sobie, rozkminić, przypomnieć, jaka jest ulga, jak sobie przypomnimy ten wyraz, to zdanie, tak? Mam to na końcu. A ci kurczę, 3-2 lata chodzili, rozkminiali. Wyobrażacie sobie, ty, Piotrek, co to znaczy zmartwychwstać? No nie wiem. Ty, rozkminiali to przez tyle lat, no nie? Jaka ulga. To mi się bardzo podoba w tym tutaj u Marka. I podziwiam apostołów. Chłopaki, pozdrawiam was. Podziwiam was za taką cierpliwość. 2-3 lata myśleć o tym, co to jest zmartwychwstanie. Druga rzecz, która mnie też uderza w tym fragmencie. No bo generalnie w kazaniach mówi się, że po co się Chrystus przemienił? Żeby, jak to mówią mądrzy doktorowie biblijni, żeby umocnić uczniów na moment śmierci i męki Pana Jezusa. I On objawił im tą chwałę, żeby byli mocni, kiedy Jezus będzie umierał. A ja powiem nie. Owszem, pokazał im się. I co? Co wyszło z tego umocnienia? Wszyscy uciekli spod krzyża. Wszyscy uciekli spod krzyża, za wyjątkiem Jana, tak? Jan, apostoł miłości, to jest inny level, tak? To jest koleś, który ma inny level miłości, zakochania w Jezusie. Jan jako jedyny został, bo zrozumiał, co się może wydarzyło na krzyżu i zrozumiał sens miłości Pana Jezusa. Piotr, Jakub, Piotr się zaparł. Ale umocnienie. Kurczę, jakie umocnienie. Umocnił ich. No, może miał taki zamysł. Ale nie było ich pod krzyżem. To jest druga rzecz. Dobra, tu był jako wstęp. Dobra, przepraszam. To było jako wstęp do drugiej mockarni na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Idziemy do fragmentów. Dzisiaj mam 2 fragmenty z tej Ewangelii. Pierwszy fragment mój do rozważania to jest tak. 6 dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana.
Kogo wziął? Kogo zabrał? Nie wiem, gwałtowników, narwańców. Zabrał tą trójkę, która była... Oni byli specyficzni. Nie to, że tamci pozostali dziewięciu byli i gorsi. Nie. Jezus zabrał narwańców, gwałtowników, ludzi, którym zależy. Tak, Piotr, narwaniec jak nie wiem co. Tak, on jest gotów iść po palikach, on jest gotów rzucać się w morze, on jest gotów iść za Chrystusem. Robi to z miłości, bo mu zależy na Bogu. Panie, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi pójść do siebie. Przyjdź do siebie. Jakub i Jan, synowie gromu. Tak? Panie, oni Cię nie posłuchali. Dawaj, spuścimy ich. Piorunem walni w tą wioskę. Narwańcy. Zależało im. Nie wiem, o. I Jezus ich bierze. Tą trójkę narwaną. Dlaczego? Bo im zależy. A nam dzisiaj zależy? Na wierze? Zależy nam na Kościele? Ja myślę, że niestety Kościół stał się Kościołem masowym. Ułożyliśmy się. To jest to, o czym mówił papież Franciszek, aby wstać z kanapy. Staliśmy się Kościołem masowym. Ja nie chcę, to nie jest uogólnianie, to nie jest wytykanie nawet. Bo ja też mówię to do siebie. Ja nigdy na nikogo nie wytykam, bo to co Bob Marley powiedział. Wytykając na kogoś palcem, pamiętaj, że trzy pozostałe na ciebie wskazują. Więc jeżeli mówię, że staliśmy się kościołem masowym, kościołem kanapowym, to mówię też do siebie, bo mi też czasem brakuje tego zapału. Czy tobie zależy na wierze? Czy tobie zależy na Bogu? Czy tobie masz sobie zapał apostoła? Czy tęsknisz? Za czym tęsknić? Za świętością. Za świętością, czyli za czym? Świętość to normalność. Do tego jesteśmy powołani. Ty i ja i wszyscy tutaj dookoła i każdy z nas jest powołany do świętości. Do bycia świętym, ale no tak, grzech. Wiadomo, że świętość wyklucza grzech, albo grzech wyklucza świętość. Ale miłosierdzie gładzi, Mirek, co miłosierdzie gładzi? Miłosierdzie gładzi grzech. No przykrywa grzech, tak? Czyli w tym momencie mamy dostęp do świętości. Mamy dostęp do świętości. Dzisiaj właśnie w związku z tą rozmową o świętości drugi od razu fragment mi wchodzi. Rabbi, dobrze, że my tu jesteśmy, mówi Piotr. W oryginale tam po grecku jest napisane pięknie, że tu jesteśmy. I tam jest użyty wyraz pięknie, który filozofowie używali na określenie, że wszystko jest na swoim miejscu. Pięknie, że tu jesteśmy, czyli pięknie, że jestem blisko Jezusa. Jego blask, jego piękno sprawia, że człowiek zapomina o tym, co jest gdzieś tam może niepotrzebne. Człowiek zapomina o problemach. Bliskość Chrystusa sprawia, że ja mam wzrok skierowany ku Jezusowi. I tacy będziemy, i tacy mamy być. Mamy być wpatrzeni w Chrystusa, szukając świętości. I tacy będziemy w niebie. Jednym wzrokiem wpatrzeni w Boga, tak o tym, weźcie z Apokalipsę. Poczytajcie, jak tam będzie, chwalenie Boga. Świętość. Czy tęsknisz za świętością? Papież Franciszek powiedział kiedyś, że świętość to nie tyle bezgrzeszność, ale świętość to jest umiejętność powrotu do Pana Boga. Ojcze, zgrzeszyłem. I za każdym razem, kiedy wracasz do Boga, kiedy wstajesz z kolan, kiedy wyznajesz swoje grzechy, korzystasz z sakramentu pokuty pojednania, nawet jeżeli twój grzech się pojawia ciągle, to zobacz, do kogo należy ostatnie zdanie? Do Boga. On ci mówi, wybaczam ci, głuptasie, bo cię kocham. Czy tęskni za świętością? Pamiętacie, że, kto pamięta, tydzień temu, miałem nie machać rękami. Trudno jest, tak, ale... Czy pamiętacie, tydzień temu mówiłem, że każda niedziela postu dla mnie jest drogowskazem. Tydzień temu było pustynia. Dzisiaj mam drogowskaz góra. Mam iść do góry. Góra, żeby wejść na górę, no potrzeba wysiłku. Zresztą kiedyś lubiłem chodzić po górach.
To były lata 90. Ale to właśnie. Dzisiaj warunki mi odpowiadają. I wcale nie pogodowe, tylko moje. Tak. Ale mam przyjaciół tam w Słupsku, którzy lubią po górach chodzić nadal. Pozdrawiam ich serdecznie. Jeżeli pragniesz świętości, musisz iść w górę. Musisz popełnić wysiłek kochania, wysiłek przebaczania, wysiłek przepraszania. Chcesz być święty? Musisz się zmęczyć. Ale też tego doświadczamy w sakramencie pokuty i pojednania, tak? Tam doświadczam świętości Boga, On mówi, wybaczam ci, głuptasie. Tylko że, no właśnie, spotkanie z Jezusem musi być prawdziwe. To, co mówiłem tydzień temu, czy chcesz, czy musisz? Będą rekolekcje wielkopostne, muszę iść do spowiedzi, bo są rekolekcje. Nie musisz, chcesz iść. Ale spotkanie z Jezusem, który ci wybacza, musi być takie prawdziwe, musi być narwane właśnie. Musisz być gwałtowny w szukaniu przebaczenia. Nie tam, pójdziesz do spowiedzi 3 razy po 4 razy, 5 razy po 6 razy, nie więcej nie pamiętam, ale powiedz, że potrzebujesz przebaczenia, powiedz, że potrzebujesz Jego miłości, Jego przytulenia. Bądź narwany na modlitwie. Nie tam grzecznie, pogadaj się z Bogiem. Jak cię wkurza, to powiedz, że jesteś wkurzony. Jak masz wszystkiego dosyć, to powiedz to, bądź narwany. Bądź gwałtownikiem. Jak będziemy gwałtownikami, idziemy z Chrystusem w górę. I widzimy Jego łaskę, widzimy Jego przemienienie, widzimy Jego świętość, widzimy Jego blask. I ten blask na nas oddziałuje. I taka dla mnie jest druga niedziela Wielkiego Postu. Niedziela, kiedy chcę zapragnąć wysiłku. Chcę pójść w górę, chcę poszukać świętości. Chcę zapragnąć żywej obecności Boga żywego w moim życiu. Znowu się rozgadałem. Już kończę. Kiedyś rozmawiałem z Licą. Wiecie, Lica uległ wypadkowi na koncercie. Lica, proszę każdego, kto ogląda ten film, żeby pomodlił się o ulgę w cierpieniu i o szybki powrót do zdrowia dla Licy, dobra? Bardzo proszę was wszystkich, którzy to oglądacie. I Lica powiedziała takie zdanie do mnie. Marcin, masz być świętym księdzem tu i teraz, dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze, tu i teraz masz być świętym. I to siedzi we mnie w mojej głowie, tak? Mam być święty dzisiaj. A co jak upadnę? No to wstawaj. Wstawaj, idź dalej, proś o przebaczenie, walcz. No chyba, że wolisz leżeć, tak? Jak leżysz, to się podepczą. O, mi fajnie, bo... Wstań, walcz. Ta dzisiejsza niedziela, druga niedziela, jest dla mnie niedzielą walki, niedzielą szukania, wysiłku, przemiany. Świętość to nie jest dziwactwo. Świętość to jest szukanie Pana Boga. I do tego was zachęcam. I ostatnie już zdanie. Mówiłem o tym w tygodniu. Kto śledzi mój profil na fejsie, wie, że mówiłem o garnku i o przebaczeniu, o byciu garnkiem glinianym. I dzisiaj tak to widzę w kontekście świętości, w kontekście przebaczenia. Jesteśmy jak te garnki. Jak się stłuczesz, no to nie wyrzucasz, jak ci jest ten kubek ważny dla ciebie. Jesteś ważnym kubkiem dla Boga. Glinianym. Jak zgrzeszysz, jak upadniesz, jak się rozłupiesz, sam Chrystus bierze ciebie i cię skleja. Czym cię skleja? Swoją krwią. Skleja. Wiem, że to jest może strasznie naciągane i ktoś powie, popełniam obrazobórstwo, cokolwiek. Ale ja tak uważam, że Bóg mnie skleja swoją krwią w przebaczeniu. I później, jak ten garnek poklejony Jego krwią, sklejony, to czym będę świecił? Czym będę jaśniał? Nie sobą, nie moją gliną. Ja będę piękny krwią Chrystusa. Przepraszam, ja jestem piękny krwią Chrystusa, bo jestem obmyty w krwi Chrystusa. Jestem dla Niego ważny i On mnie skleja. Za każdym razem. Wczoraj byłem u spowiedzi. Znowu mnie skleił. Zadanie na dziś, zadanie na jutro, zadanie na zawsze. Zawsze gotuj się na dobrą spowiedź. Przygotuj się do tego. Przygotuj się na wyznanie grzechów i na przebaczenie. Pozwól się skleić. Nie bój się szukać świętości. Kiedy klękasz do konfesjonału, kiedy klękasz do modlitwy, bądź narwany. Wyjdź z kanapy. Nie bądźmy kościołem takim... Jak ci się żyje? Aha, dobrze. Co słychać? Aha, dobrze. Co było w kościele? No było, aha, dobrze. Zrób coś dla Ewangelii. Na przykład teraz, od tego Wielkiego Postu, powiedz sobie, dzień bez lektury Pisma Świętego jest dniem straconym. Moja propozycja. Z fajnej miejscówki. Kawa z duszą.
Pozdrawiam wszystkich, którzy piją kawę w Wielkim Poście i tych, którzy z tego rezygnują. Amen.